Start. Starożytni alchemicy chcieli dopasować wzór matematyczny do otaczającego nas świata. I skoro ta procedura przysparzała im niezwykłe trudności, to uznali, że matematyka jest bardzo trudna i że ona króluje wśród nauk, że ona do każdej nauki ma pasować i w każdej nauce ma być wykorzystana. A czy to prawda, że Pitagoras miał poprawkę z matematyki? No to jakieś podchwytliwe pytanie, trochę ma być to dowcip jakiś. No, myślę, że on był wrogiem chyba króla Syrakus, czyli był pierwszym hipisem. Tak, no jako hipis to by go usunęli ze szkoły. Czy korzystając ze swojej wiedzy matematycznej mógłbyś opracować system, który by zapewnił wygraną w totolotka? Nie, no absolutnie, nie każdy chce coś takiego wymyśleć albo wiedzieć, to nie wchodzi w grę. System ten przypomina tego sobie, że skoro ocean spokojny na powierzchni Ziemi zajmuje połowę powierzchni świata, to wtedy gdzie spadnie asteroid? No więc się mówi, że no, asteroid spadnie z prawdopodobieństwem 1/2 do oceanu spokojnego, podczas gdy on uderzy dokładnie samochód na ranczo koło Chicago. A czy to prawda, że różniczka to jest wyniczek dodawanka? Odejmowanka? Nie, to jest konkretnie jakby to. To są takie malusie liczby. DY, taka malusia liczba, potem DX, taka będzie zielone przez siebie. Czyli się dzieli taką malusią liczbę DY przez DX. Rozszyfrował skrót śmiało do samodzielności. Drogi panie, to wzięło się z dawien dawna jeszcze od starożytnych Rosjan i znaczyło tyle samo, co środowiskowy dom samopomocy. Ta samopomoc to była tylko chłopska. A teraz, jako że narody się kształcą i się wykształciły, to mamy śmiało do samodzielności. I taki na przykład syn czy córka za krótko nie byli trzymani i się nie wyuczyli pewnych odruchów, nawet i pracy. Pojęcie matematyki z akcentem na ma drugie, wzięło się chyba jednak z filozofii, ponieważ filozofia nakreśla kierunki, a matematyka jest tylko królową nauką. Czy korzystając ze swojej wiedzy matematycznej, byłby pan w stanie opracować system wygrywania w totolotkach? Tak. Dzień dobry państwu. Witam w studiu Toto Loto dla matematyków. Pod nadzorem komisji odbyło się dzisiaj losowanie, w którym wylosowano, co następuje. Pi. Cztery silnia. Pierwiastek z dwóch. Oraz plus nieskończoność. Jak zwykle nikt nic nie wygrał. Dziękujemy za dzisiaj i zapraszamy na jutro. Do zobaczenia.
Rosjanie byli starożytni. Starowiercy też. A Pitagoras? Oj, Pitagoras to już sam miód. Pitagoras naprawdę nazywał się? Pitagoras, czyli Piotr Goras, czy Goras dokładnie. Gdyby pańska koncepcja się potwierdziła, to by oznaczało, że świat stanąłby na głowie. Tak, ale niech pan sobie zwróci uwagę, że jak Ziemia jest, no przypuśćmy, kulista, nie okrągła, bo to było błędne, to po drugiej stronie, tak przebijając ją tunelem, którym się posuwa jakaś tam rurą taką, to tam ludzie chodzą na głowach. Że nie chodzą, stają na głowach. Ze statystyki matematycznej wynika, że każdy matematyk nie pali papierosa. Jako prawnik o matematycznym podejściu do prawa. No cóż, nie mam zielonego pojęcia. Poszedłem na prawo dlatego, że w ogóle nie umiem matematyki. Jest mi ona całkowicie obca. Jest to dla mnie zbyt abstrakcyjne. Krótko mówiąc, matematyka to walenie kotka za pomocą młotka. Co pan zrobi, jeśli pan wygra szóstkę w totolotka? Jak wygram szóstkę w totolotka, to po pierwsze urządzę niezły balet z panienkami. I to takimi bardzo kosztownymi. Będzie alkohol lał się strumieniami, dużo trawy. No i w ogóle impreza na całego. No a oprócz tego trzeba będzie pomyśleć nad zabezpieczeniem swojej przyszłości, czyli dobrze zainwestować te pieniądze. Przede wszystkim, żeby ich nie rozpieprzyć.